Widać świetnie. Dobra. No to, żeby nie tracić czasu, bo jak zwykle, jak to ja mam zawsze dużo do powiedzenia i za mało czasu, więc będę mówił bardzo szybko. Musicie słuchać mnie równie szybko. Mam nadzieję, że prezentacja będzie interesująca. Ja nazywam się Marcin Siudziński i pracuję jako inżynier danych już w sumie ponad 10 lat. Mam trochę doświadczenia też w pracy takiej związanej odrobinę, przynajmniej z DevOpsem. I chciałbym dzisiaj pokazać, w jaki sposób można połączyć te dwa światy, czyli świat big data, świat chmury obliczeniowej i danych w chmurze, świat hurtowni danych oraz świat DevOpsowy. I żeby to zrobić, chciałbym posiłkować się takim przykładem, który będzie oparty o Google BigQuery i Terraform. Mam nadzieję, że te rozwiązania są Wam znane. Google BigQuery to jest oczywiście taka hurtownia danych, big data, udostępniana przez Google w ramach platformy Google Cloud Platform. A Terraform to jedno z takich najważniejszych narzędzi DevOpsowych wykorzystywanych w technologiach chmurowych. Tak więc to są te dwie rzeczy, na których się opieram. Oprócz tego, że pracuję jako konsultant z różnymi klientami, na ogół są to światowe marki, jestem również autoryzowanym trenerem Google, w związku z tym prowadzę czasami też szkolenia z zakresu technologii chmurowych, głównie związanych z przetwarzaniem danych. Żeby zacząć trochę wprowadzając w temat, krótka lekcja historii i chciałbym pokazać bardzo telegraficznym skrócie, dlaczego ludzie ciągle używają SQL-a, dlaczego jeszcze od tego nie odeszliśmy przez tych pewnie z 50 lat. A na początku lat 80. zasadniczo powstawały systemy relacyjnych baz danych, które do dzisiaj królują w zasadzie niemalże każdym systemie, z którego korzystamy. To znaczy, oczywiście, dzisiaj korzystamy również z rozwiązań opartych o NoSQL, ale bazy relacyjne są nadal podstawą w większości przypadków. Na początku lat 80. przede wszystkim dwie firmy rywalizowały ze sobą o prymat. Był to Ingres i był to Oracle, i każda z nich wybierała inne rozwiązanie, inny język do zapytań w swojej bazie danych. Ingres wybrał QL-a, Oracle wybrał SQL-a, ale okazało się gdzieś w połowie lat 80., że również konkurencja zaczęła wybierać SQL-a. Dzięki temu nawet Ingres przełączył się na język SQL. Miało to związek z tym, że język SQL był bardzo efektywny, wydajny i praktyczny. Takie główne funkcje związane z tym językiem, to główne jego zalety, to przede wszystkim szybkość, to, że nie trzeba było pisać kodu programistycznego. To jest taki no-code intuitive syntax, czyli bardzo spójna, prosto do nauczenia deklaratywny język. Jest to język przenośny, czyli możemy go stosować na wielu różnych platformach, na przykład na Oracle, Ingresie, MS SQL-u oraz wielu innych bazach danych, które powstały w późniejszym czasie. Już w latach 80. zaczął być standaryzowany, więc jest silnie standaryzowanym językiem. Standaryzacji podjęły się takie organizacje jak ANSI albo ISO. I do tego możemy wykonywać zapytania interaktywnie. A najważniejszą chyba cechą, która powoduje, że był to język kompletny, to to, że było tam zaimplementowane wsparcie praktycznie dla każdej operacji na bazie danych. No i właśnie między innymi dlatego SQL stał się standardem, który obowiązuje do dziś. W jaki sposób zatem używamy tego języka SQL? Myślę, że to jest dla większości z Was oczywiste, ale chciałbym tylko przypomnieć, że dzielimy ten język na kilka grup. Mamy tutaj polecenia typu DDL i DCL, czyli Data Definition Language i Data Control Language, które służą w zasadzie do tworzenia i zarządzania strukturami danych. Oraz mamy drugą grupę komend, drugą grupę poleceń. To są polecenia DML, Data Manipulation Language, Data Query Language oraz Transaction Control Language. Dzisiaj, ponieważ będziemy mówić głównie o strukturach danych i modelu danych, będziemy zainteresowani w zasadzie tylko dwiema z tych grup, czyli DDL oraz DCL, czyli
w skrócie, jak tworzyć, modyfikować struktury danych, jak je usuwać, jak nadawać i odbierać uprawnienia do tych struktur. Patrzmy na, jak to zrobić za pomocą języka SQL na kilku takich przykładach, które będą również nawiązywały do jednego z tych narzędzi, które opisywałem wcześniej, czyli BigQuery. W przypadku BigQuery mamy do czynienia z tradycyjnym językiem ANSI SQL zgodnym z standardem ANSI SQL 2011 i tworzymy tabele, w których definiujemy sobie nazwę, typ, pola. Możemy dodawać również opisy, a w dodatku, ponieważ SQL 2011 wspiera już zagnieżdżone struktury, możemy tutaj w zasadzie stworzyć strukturę bardzo podobną do pliku na przykład JSON. Oprócz tego BigQuery wspiera takie bardzo fajne rzeczy jak etykiety, czyli możemy przypisać etykietę do konkretnej tabeli, dzięki temu będzie nam później trochę łatwiej odnaleźć informacje, takie metadane o tej tabeli. Jeżeli potrzebowalibyśmy wprowadzić jakieś zmiany, powiedzmy, że na początku utworzyliśmy sobie tabelę, która zawiera imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o adresie, no ale oczywiście 20 lat minęło i informacja o adresie fizycznym nie jest super istotna, za to dużo bardziej istotna staje się informacja o adresie e-mail, no to chcielibyśmy zmodyfikować taką tabelę. Do tego wykorzystamy polecenie alter table. Możemy za pomocą takiego polecenia alter table utworzyć również dodatkowe wpisy dotyczące metadanych, czyli na przykład dodać informacje o jakimś, o tym, że dane zawierają, że tabela zawiera dane PII lub jakieś inne informacje, które chcielibyśmy przypisać do naszej tabeli. Oprócz tego, w bardzo prosty sposób za pomocą komendy SQL możemy takie uprawnienia nadać, możemy takie uprawnienia również odebrać, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby tabelę usunąć. Czyli innymi słowy, jak wspominałem wcześniej, mamy pełen komplet wszystkich operacji, które są potrzebne, żeby pracować z systemem bazy danych. No więc skoro SQL jest taki super, taki świetny, taki niezastąpiony i jest z nami już ponad 50 lat, to dlaczego powinniśmy go nie używać, tak jak przywykliśmy do tego do dziś? Odpowiedź jest taka, że moim zdaniem, że oczywiście będziemy używać SQL-a, ale możemy sobie zadać kilka dodatkowych pytań. W jaki sposób na przykład zarządzać wieloma środowiskami, takimi jak na przykład środowisko deweloperskie, stagingowe, produkcyjne? W jaki sposób zaimplementować przy tym języku SQL odpowiednie narzędzia Continuous Integration, Continuous Delivery? W jaki sposób zarządzać dostępami opartymi o model role-based access control na przykład? W jaki sposób wykrywać zmiany schematów? A jak zarządzać kontrolą wersji? Jak wykonywać backupy tablic? W jaki sposób zarządzać zależnościami albo w jaki sposób po prostu zmniejszyć liczbę ludzkich błędów. Podsumowując, można byłoby zadać takie pytanie, jak zrobić to w taki sposób bardziej DevOpsowy. No i odpowiedź wydaje mi się całkiem prosta i przyjemna. Możemy skorzystać z DevOpsowych narzędzi, takich jak na przykład Terraform, no i zacząć tworzyć model infrastruktury jako kod. Zatem pytanie, czym jest Terraform dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą? To jest takie wygodne, praktyczne i często wykorzystywane w świecie chmurowym narzędzie do definiowania, planowania i deploymentu infrastruktury. Terraform zawiera różnego rodzaju moduły. Opisujemy struktury, opisujemy nasze elementy infrastruktury za pomocą łatwego do przeczytania dla człowieka języka zwanego HCL, czyli HashiCorp Configuration Language. I na podstawie takiego dokumentu, który jest trochę podobny do pliku JSON, będziemy mogli utworzyć w bardzo prosty sposób środowisko, infrastrukturę w różnych środowiskach. Wspierane są
Wspierani są praktycznie wszyscy duzi dostawcy chmury. Możemy tworzyć również swoich własnych providerów, swoje własne systemy, podłączyć do tego. Jeżeli jakikolwiek z systemów, które obsługujemy, korzysta na przykład z jakiegoś API restowego, nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby dodać taki provider, który będzie umożliwiał tworzenie infrastruktury i komponentów właśnie w tym środowisku wspierającym restowe API. Okej. Ale czy właściwie będziemy w stanie stworzyć taki model danych jako kod? Dlaczego mielibyśmy nie być w stanie, jeśli możemy na przykład tworzyć software defined networks, wirtualne maszyny czy kontenery zarządzane właśnie z poziomu kodu? Do tego właśnie został stworzony Terraform. No i spójrzmy na kilka takich przykładów. Napisałem nawet kilka prostych skryptów. Mogą nie działać w rzeczywistości, ponieważ one były pisane na potrzeby prezentacji. Natomiast chciałbym opowiedzieć trochę o tym, że wszystko, co chcielibyśmy osiągnąć z poziomu takiego continuous integration, continuous delivery, stworzenia modułowości naszych rozwiązań jest dostępne właśnie z poziomu Terraform. I przykładowo, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę taki proces continuous integration, continuous delivery, to najprościej moglibyśmy zacząć development na naszej lokalnej maszynie. To znaczy, korzystając z Terraform, piszemy sobie taki plik konfiguracyjny, definiujący wszystkie elementy infrastruktury na naszym komputerze, na naszym laptopie. Następnie, korzystając z jakiegoś środowiska deweloperskiego, co jakiś czas możemy wykonać sobie plan deploymentu, możemy też wykonać taką operację apply. Operacja apply po prostu utworzy infrastrukturę, którą właśnie zdefiniowaliśmy. Praca ze środowiskiem deweloperskim będzie najczęściej polegała na takich operacjach manualnych, czyli najpierw piszemy kod, następnie sprawdzamy, czy on działa, patrzymy, jakie elementy zostały utworzone, weryfikujemy sobie, czy ta infrastruktura wygląda i działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali, a następnie, kiedy jesteśmy pewni, to co robimy? Robimy po prostu commit do repozytorium. Najczęściej będzie to pewnie repozytorium Git. No i spójrzmy na to, co się stanie dalej. Jeżeli wykonamy sobie commit do repozytorium gitowego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć pipeline CI/CD i to już możemy do tego wykorzystać dowolne narzędzie, czy to będzie Jenkins, TeamCity, czy na przykład Cloud Build, który jest zdefiniowany, który jest dostępny w środowisku GCP, albo dowolny inny Git pipeline. Możemy za pomocą takiego pipeline'u najpierw wykonać plan zapytania. Jeżeli plan zapytania będzie zaakceptowany, wykonać też deployment środowiska stagingowego, a następnie napisać kilka testów, które zweryfikują, czy rzeczywiście to środowisko testowe będzie, środowisko stagingowe zawiera takie komponenty, jakie chcieliśmy, czy nie było żadnych błędów podczas deploymentu. Jeżeli wszystko poszło OK, jeżeli weryfikacja jest pozytywna, to automatycznie możemy wykonać deployment, oczywiście najpierw planowania, potem deployment tego środowiska na środowisku produkcyjnym. No i co dalej? Jeśli chcemy właśnie deployować taką architekturę, wdrażać infrastrukturę, która będzie działała na wielu różnych środowiskach, czyli będzie w łatwy sposób przenaszalna, to musimy jakoś zdefiniować tą infrastrukturę dla wielu różnych środowisk za pomocą jakiejś parametryzacji. I oczywiście w Terraformie nic prostszego. Służą nam do tego zmienne środowiskowe, które możemy sobie zdefiniować. To są zmienne, które definiujemy na przykład wewnątrz pliku variables tf, jeśli oczywiście będziemy szli z takimi podstawowymi wytycznymi Terraforma. Natomiast w głównym pliku, czy też w innych plikach zawierających elementy infrastruktury, możemy sobie zdefiniować na przykład takie zewnętrzne, znaczy takie konkretne elementy korzystające właśnie z tych zmiennych środowiskowych. Dlatego
nasz plik definiujący infrastrukturę nie musi zawierać konkretnej nazwy projektu, konkretnej nazwy na przykład datasetów BigQuery czy nazwy tablicy. Nie musimy nawet wiedzieć, czy podczas ładowania pliku będziemy musieli na przykład pominąć jakieś kilka wierszy nagłówka, nie musimy znać, nie wiem, jakichś adresów URL i tak dalej. To wszystko może być skonfigurowane jako zmienna środowiskowa i w zależności od środowiska te wartości zostaną odpowiednio podstawione. W związku z tym, że Terraform jest narzędziem dla DevOpsów, to mamy kilka oczywiście opcji, żeby to zrobić. Po pierwsze, możemy zdefiniować wszystkie zmienne z poziomu komendy w Bashu. Możemy to oczywiście wyeksportować sobie te wszystkie zmienne, żeby nie powtarzać się za każdym razem jako zmienne środowiskowe w naszej sesji terminalowej. Możemy również podawać je jako parametr samego polecenia Terraform Plan. Definiujemy wtedy listę tych zmiennych środowiskowych, które byśmy chcieli wykorzystać. Jeśli któraś z tych zmiennych nie zostanie zdefiniowana, to zostaniemy zapytani podczas uruchomienia o to, zostaniemy poproszeni o wprowadzanie ręcznie takiej zmiennej środowiskowej. Ale pewnie jednym z najwygodniejszych rozwiązań będzie tutaj pobranie tych zmiennych środowiskowych z plików konfiguracyjnych. W tym celu możemy na przykład zdefiniować sobie pliki tfvars, które podajemy też jako parametr wykonania naszej funkcji i w przypadku takiego polecenia plan oraz deployment infrastruktury zostanie wykonany w bardzo przyjemny sposób, korzystając ze zmiennych zapisanych w pliku konfiguracyjnym. No dobra, ale gdybyśmy chcieli każdą tabelę definiować za pomocą takiego JSON-owego, takiej semi-JSON-owej struktury, to mogłoby to być trochę uciążliwe. I w tym celu Terraform również daje nam kilka fajnych narzędzi, z których możemy skorzystać. Jednym z nich będzie możliwość iteracji po folderze, czyli przyjmijmy taką sytuację, że chcielibyśmy utworzyć 5 różnych tabel opisujących na przykład jakiegoś pracownika, pracowników, wynagrodzenia, jakieś oddziały, departamenty w naszej firmie i tak dalej, i tak dalej. Każda z tych tabel powinna mieć jakąś strukturę, jakiś schemat. W przypadku BigQuery tworzenie takiej tabeli będzie wymagało podania schematu w postaci takiego pliku również w formacie JSON. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby utworzyć jakiś folder zawierający właśnie takie pliki konfiguracyjne. Przyjmijmy, że każdy z tych plików będzie zawierał w swojej nazwie nazwę tabeli i iterując po tym pliku będziemy w stanie utworzyć tych 20, 30, 50, 500 tabel bez konieczności definiowania ich w infrastrukturze, czyli tak naprawdę jakby w kodzie samego Terraforma będziemy definiować tylko jeden obiekt, który będzie iterował po folderze. W związku z tym ewentualnie, kiedy jakiś użytkownik, na przykład mniej techniczny, będzie potrzebował dodać nową kolumnę, jego zadaniem będzie po prostu dostarczenie schematu nową tabelę, będzie musiał on dostarczyć po prostu schemat tej nowej tabeli w pliku tekstowym i umieścić ją w odpowiednim folderze. I to wszystko. W podobny sposób możemy również stworzyć sobie definicję widoków. Te widoki mogą być konfigurowalne, ponieważ Terraform wspiera również taką opcję korzystania z template'ów predefiniowanych za pomocą języka deskryptywnego, takiego jak Jinja, czyli mamy Jinja template, który pozwoli nam wykorzystać zmienne do utworzenia jakiegoś na przykład widoku. Oprócz tego, że te nasze tabele, datasety utworzymy, będziemy na pewno musieli jeszcze zarządzać dostępem do tych naszych tabel. I jednym z najlepszych rozwiązań będzie pewnie stworzenie polityk modelu RBAC, czyli Role-Based Access Control. A żeby to zrobić, mamy oczywiście kilka możliwości. Pierwszą z nich jest na przykład utworzenie polityk i te polityki możemy sobie zdefiniować również jako obiekt Terraform.
i zastosować je do konkretnych tabel, do konkretnych datasetów. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z, na przykład z takich predefiniowanych polityk, jeżeli nie chcemy tworzyć własnych, ale użyć takich, które już istnieją, mamy do wyboru kilka. Możemy sobie stwierdzić, że na przykład chcielibyśmy, żeby dany użytkownik był, miał możliwość odczytu tych danych albo wykonania zapytania w danym projekcie. No i po prostu definiujemy sobie taką politykę, którą, która już została utworzona jako polityka globalna w GCP. Przypisujemy ją do konkretnego datasetu i wszystko działa. Jeśli już bardzo byśmy chcieli przypisać uprawnienia tylko i wyłącznie do jednego użytkownika, chociaż oczywiście to, nawet jeśli to nie jest najlepszy pomysł, również istnieje taka możliwość. Terraform daje możliwość zarządzania również dostępem na poziomie użytkownika, a nie tylko roli. W jaki sposób tworzyć rolę? Te informacje są dostępne oczywiście w dokumentacji Terraforma. Załączam też link do tej dokumentacji. Można utworzyć tabele czy datasety, które będą dostępne publicznie dla wszystkich, dla uwierzytelnionych użytkowników albo dla konkretnych grup, domen czy pojedynczych adresów e-mail, które są zarejestrowane w Identity Management System. Okej. Kolejną funkcją, którą możemy przypiąć i którą możemy zautomatyzować, jest wykonywanie backupu. Każdy wie, że tylko prawdziwy twardziel nie robi backupu do czasu, kiedy pierwszy raz straci wszystkie dane. No i w związku z tym te polityki backupu są bardzo ważne, często zapominane, a na pewno w wielu przypadkach nie są proste. Jest to dość trudno zdefiniować jakiś mechanizm, który ten backup automatycznie utworzy za każdym razem, kiedy będzie on potrzebny. No i również jeśli popatrzymy sobie na BigQuery, jest dostępny taki Wayback Machine, to znaczy jeżeli jakiekolwiek dane będziemy ładować do BigQuery, możemy się cofnąć do dowolnego punktu w czasie w ciągu ostatnich 7 dni. Natomiast to jest tylko 7 dni wstecz. Jeżeli potrzebowalibyśmy cofnąć się do historii sprzed miesiąca, to w tym przypadku jednak będziemy potrzebowali wykonać takie manualne backupy. W związku z tym ja też wszystkim swoim klientom zdecydowanie zalecam tworzenie takich backupów. Ale nie ma też na razie przynajmniej takiego narzędzia, które służy do automatyzacji backupów. Bardzo dobrze może nadać się do tego na przykład Cloud Function, czyli taka mała funkcja wykonywana w środowisku GCP automatycznie, prawie za darmo, równolegle, świetne rozwiązanie. Napisanie takiej funkcji wymaga po prostu znajomości jednego z takich języków jak na przykład Python, Java, Go czy Node.js, i to, czyli JavaScript w zasadzie. I napisanie takiej funkcji, która wykona backup, to jest kilka linii kodu, ale trzeba taką funkcję oczywiście zainstalować, skonfigurować i do tego będzie nam służył Terraform. Na przykład możemy taką funkcję po jej napisaniu automatycznie spakować do zipa, ten zip umieścić w bakiecie w Google Cloud Storage, a następnie zdeployować tę funkcję i nadać uprawnienia do wykonania takiej funkcji. Wszystko jest dość proste, ale może nie nazbyt proste. Jeżeli zdefiniujemy już sobie taką funkcję do wykonywania backupu, to jeszcze nie koniec, ponieważ musimy ją co jakiś czas wykonać i ten backup okresowo uruchamiać, tę politykę backupu okresowo uruchamiać. Do tego może służyć w przypadku środowiska GCP na przykład Cloud Scheduler. Oczywiście moglibyśmy wykorzystać Cloud Composer oparty o Apache Airflow, moglibyśmy wykorzystać jakieś kubernetesowe cronjoby, ale taki Cloud Scheduler jest absolutnie serverlessową, bezobsługową technologią, która jest dostępna dla każdego i z tych wszystkich rozwiązań będzie chyba najprostsza. Terraform oczywiście
co jest zupełnie, zupełnie łatwo się domyślić, daje nam możliwość utworzenia takich jobów, harmonogramów, które będą wykonywane automatycznie. Co więcej, jak już mówiliśmy wcześniej, możemy iterować po folderze, tak więc taką konfigurację joba możemy wykonać sobie w pliku tekstowym, ten plik tekstowy umieścić w folderze i również automatycznie dla każdej z tych tabel, dla których zdefiniowany jest odpowiedni plik konfiguracyjny, backup zostanie, polityka backupu zostanie zdefiniowana z automatu. No dobra, żeby tego nie było za mało. Terraform jest również modułowy, czyli gdybyśmy chcieli zebrać to wszystko razem i zastosować takie polityki w 50 różnych projektach, w 300 datasetach, to no, kopiowanie kodu nie jest najlepszym pomysłem, zawsze możemy użyć do tego modułów terraformowych. I terraformowy moduł to nic innego jak po prostu zestaw plików zawierających odpowiednie definicje, czyli taki definiujemy tylko kilka plików, w których cała infrastruktura, wszystkie zmienne środowiskowe są zdefiniowane, a następnie podczas wywoływania takiego modułu tworzymy sobie taką instancję, podając wszystkie parametry, których wymagaliśmy podczas tworzenia modułu. Bardzo wygodne, w związku z tym możemy ten kod, którego potrzebujemy, taki dataset ze wszystkimi tabelami, z politykami backupów i innymi różnymi dodatkami zapakować w postaci takiego modułu i używać tego ponownie, kiedy chcemy, gdzie chcemy, ile razy chcemy. To jest dość oczywiste. Jak mówiłem, będę mówił szybko, ponieważ mam bardzo dużo tematów do pokrycia. Kolejnym z nich jest na przykład Data Lineage. Jest to problem występujący praktycznie w każdej hurtowni danych czy w każdym systemie przetwarzającym dane. No i w związku z tym potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam zarządzać metadanymi, co pozwoli nam w łatwy sposób odnajdywać informacje dotyczące naszych danych. I do tego możemy skorzystać z narzędzia, które nazywa się Data Catalog. To również jest serverlessowa usługa w GCP, dostępna automatycznie. Wystarczy tylko włączyć API i wszystkie nasze tabele, wszystkie nasze datasety zostaną automatycznie udostępnione w tym Data Catalogu. Skoro takie narzędzie już istnieje, to dlaczego z niego nie skorzystać? Oczywiście będziemy mogli tutaj automatycznie wyświetlić wszystkie tabele i datasety, które są dostępne w ramach naszego projektu. Oprócz tego będziemy mogli je filtrować na przykład po etykietach oraz możemy stosować dodatkowe wpisy, które również mogą być zarządzane z poziomu Terraforma. Nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał. Okej, co dalej? Na pewno wiemy, że czasami zdarza się jakiś rozjazd między środowiskiem, na przykład deweloperskim, stagingowym i produkcyjnym. Czasami zdarza się, że jakiś element może zostać utworzony w jednym środowisku, w drugim nie i mamy jakąś niespójność. Dzięki temu, że Terraform wykonuje plan, jest to bardzo łatwe do porównania. Możemy w bardzo prosty sposób porównać sobie plany na przykład na dwóch środowiskach i od razu wiemy, czy status tych środowisk jest pomiędzy sobą spójny, czy powinniśmy coś na przykład naprawić w środowisku deweloperskim, zanim zaczniemy testować nasze rozwiązanie, które chcielibyśmy później opublikować w środowisku produkcyjnym. Kontrola wersji to jest coś, co w dzisiejszym świecie wydaje się absolutną podstawą. Oczywiście najlepszym i podstawowym systemem kontroli wersji będzie taki, który jest oparty o Git. No i w zasadzie nie ma znaczenia, czy będziemy chcieli użyć GitHuba, Bitbucketa, GitLaba, jakiegoś Google Source Repository albo jeszcze innego rozwiązania bazującego na Gicie. Wszystko zależy tylko od naszych preferencji i ewentualnie ograniczeń projektowych, bo wiemy, że czasami w danym projekcie musimy skorzystać z jednego albo z drugiego rozwiązania.
W przypadku Terraforma zarządzanie wersją jest niezmiernie proste. Jedyne, co musimy zrobić, to zdefiniować, znaczy to po prostu dodać te pliki do repozytorium, ponieważ Terraform jest technologią bazującą na systemie plików. W związku z tym cała infrastruktura, cały opis definicji infrastruktury, nawet łącznie czasami ze zmiennymi, może zostać dodany do repozytorium gitowego i może zostać na przykład dalej wykorzystany w naszym procesie Continuous Integration, Continuous Delivery. No i moglibyśmy tutaj mnożyć różne inne zastosowania, na przykład nie wiem, jakiś alerting, monitoring i tysiące innych pomysłów, ale może nie dzisiaj, bo czas dobiega końca. Użyjcie swojej wyobraźni. Naprawdę można zrobić wiele. No i pytanie na koniec, pytanie do Was. Czy sądzisz, że to jest warte Twojego wysiłku? Czy sądzisz, że warte zachodu jest próbowanie przejścia na takie rozwiązanie? Czy chcielibyśmy nadal używać tego starego, dobrego SQL-a, w którym oczywiście możemy zrobić wszystko, prawie wszystko, o czym mówiliśmy w tej chwili, jeśli chodzi o definiowanie struktur, ale w których te wszystkie rzeczy dodatkowe, takie jak polityki backupów, jak konfigurowanie wielu środowisk, będzie trzeba często wykonywać ręcznie albo za pomocą innych narzędzi? Czy może chcielibyśmy przełączyć się na taki model bardziej cloudowy, o większych możliwościach? To jest pytanie do Was, decyzja jest Wasza. Jeśli ktoś z Was chciałby sobie o tym ze mną porozmawiać, to zapraszam na mojego LinkedIna, łatwo mnie tam odnaleźć. Bardzo chętnie porozmawiam i wytłumaczę ewentualnie różne dodatkowe zależności. Więc dziękuję bardzo za ten czas poświęcony dla mnie. Mam nadzieję, że ta prezentacja będzie przynajmniej dla części z Was użyteczna i atrakcyjna. Jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do tego, żeby zadać je na czacie lub w Q&A-u. Mamy jeszcze 10 minut, kiedy jestem do Waszej dyspozycji. Jeśli takie pytania się pojawią, bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję za uwagę. Na liście nawet widzę kilka znajomych nazwisk, więc witam wszystkich moich znajomych. Bardzo cieszę się, że poszerzyłem czyjeś horyzonty. Zdecydowanie zachęcam Was do tego, żebyście zainteresowali się tematem. Dla mnie to jest bardzo ważne, że to połączenie dwóch światów, połączenie świata big data, połączenie świata hurtowni danych z światem DevOps jest możliwe, proste i przyjemne, szczególnie jeśli skorzystamy właśnie z tych technologii cloudowych, takich jak na przykład BigQuery. Natomiast zapomniałem wspomnieć o tym, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby zastosować te same mechanizmy również dla innych środowisk, bo nie jesteśmy tutaj ograniczeni tylko i wyłącznie do BigQuery i Terraforma. Tak na dobrą sprawę chodzi mi o pokazanie możliwości integracji różnego rodzaju narzędzi. Korzystając chociażby z Terraforma, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budować rozwiązania oparte na przykład o PostgreSQL, budować
przepraszam, rozwiązania oparte o MySQL-a, ale również zamiast Terraforma istnieje dużo narzędzi DevOpsowych, które mogą być wykorzystane do tego typu zarządzania infrastrukturą. Tak więc uważam, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł, żeby zmienić trochę swoje podejście do tworzenia systemów i połączyć najlepsze cechy z wielu różnych światów, a dzięki temu można osiągnąć całkiem niezły efekt synergii. Jak już wspominałem po raz ostatni, zapraszam do kontaktu na LinkedIn, jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, albo chociażby jeśli was zainspirowałem czy poszerzyłem horyzonty, mam nadzieję, że będzie to dobra okazja do nawiązania kontaktu, które może w przyszłości jakoś zaowocuje czymś fajnym. Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.